Suwalski budżet obywatelski wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem społecznym. W tym roku do ratusza wpłynęło łącznie 35 projektów. Często bywa tak, że autorzy pomysłów rokrocznie wracają z takimi samymi akcjami, jak na przykład poukładaj sobie raka. Inni, niezrażeni brakiem powodzenia w poprzednich latach, poprawiają projekty i wracają z nimi w kolejnej edycji, jeszcze inni, uzyskawszy wsparcie inicjatywy, postanawiają ją kontynuować. I to jest fajne, że mieszkańcy starają się dbać o swoje bezpośrednie otoczenie, uważa Grzegorz Krysa, wiceprezydent Suwałk. Z tegorocznych 35 pomysłów do dalszego procedowania trafiło aż 30. Sporo nadesłanych koncepcji dotyczy tworzenia terenów zielonych, co idzie ramię w ramię z realizowanym przez miasto zazielenieniem Suwałk. Takie inwestycje realizowane przez samorząd w wielu przypadkach mają wsparcie ze środków unijnych, ale odbetonowywanie miasta stało się również ideą bliską mieszkańcom. Jak informuje Krysa, udało się przekonać niektórych pomysłodawców, że skoro można uzyskać wsparcie europejskie na takie cele, to warto odpuścić zielone inwestycje z budżetu obywatelskiego i włączyć je do miejskich projektów wspieranych przez Europę. W pakiecie projektów obywatelskich w efekcie nadal królują pomysły infrastrukturalne, ale nie tylko. Gdyby była możliwość zrealizowania wszystkich nadesłanych pomysłów, miejska kasa zeszczuplałaby tylko w tym roku o 13,5 miliona złotych. To wartość kilkuletniego budżetu obywatelskiego i oczywiście tyle wydać na propozycje mieszkańców w ciągu roku się nie da. Ale bardzo budująca jest obywatelska pomysłowość i aktywność. Już teraz zachęcamy do udziału w przyszłym głosowaniu. To rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 10 lipca bieżącego roku. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy na 3 różne projekty, przy czym osoby poniżej 18 roku życia powinny mieć zgodę opiekuna prawnego. Głosowanie będzie również dostępne w formie elektronicznej.